Witam wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach na maj. To jest rozkład, który będzie dla każdego znaku. Krótkie słowo przed samym czytaniem. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za lajki, za Waszą obecność na kanale, za słowa wsparcia, miłe komentarze. I w związku z tym przygotowałam teraz coś na temat pracy, kariery, relacji, finansów, to co na przeszkodzie stoi, to co pomaga i zobaczymy jak to w maju będzie działało dla każdego znaku. Są to czytania ogólne, zatem nie zawsze rezonują ze wszystkimi, także trzeba wziąć to co Wam pasuje, a reszta to jest po prostu dla każdego coś innego. Każdy z nas jest inny, dlatego bierzcie to co z Wami rezonuje. Można też sobie sprawdzić datę urodzenia, godzinę urodzenia i w związku z tym planety, w jakich pozycjach były podczas tego momentu. I to Wam jeszcze powie na temat tego, jaki znak być może być dla Was ważny. Na przykład ascendent, jeżeli macie ascendent w innym znaku niż Wasz znak słoneczny lub księżyc, tak samo. Warto posłuchać tych innych nagrań. Zapraszam teraz na czytanie dla każdego znaku osobno. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na maj. Przygotowałam rozkład z 9 kart. W środku mamy kabalistyczny tarot, który powie nam o energii głównej, która będzie się tutaj pokazywać dla Was w maju. Mamy rycerza buław, ogień, powietrze ognia. Jest on umiejscowiony w samym środku, w centrum, w duszy. Jest to piękno. Rycerz jest to energia jeszcze młoda. Jest na drzewie życia pomiędzy Keter a Malkut, tak? Czyli gdzieś w połowie drogi w naszym sercu, w naszej duszy. Jest to połączenie z tym, co chcielibyśmy wykreować. Energia rycerza może być niestała, może być taki zapał, który się wypala szybko. Może to być taka gorąca głowa, która ma pomysł i po prostu biegnie do czegoś, a potem jakby szybko traci zainteresowanie, w zależności od tego, jak indywidualnie każdy podchodzi. No zobaczmy, co tutaj się będzie pokazywać jeszcze na stole, oprócz tej energii rycerza. Zobaczmy inne pozycje. Na początek zobaczmy, co tutaj się dzieje w domu. Co będzie się tutaj działo. Mamy wielkie arkana, mamy tutaj rydwan, czyli energię sukcesu, radość. Może to być też związane z podróżami, czyli możecie tutaj z rodziną w domu albo się przeprowadzać, albo szukać jakiegoś miejsca na nowe życie. Jest to energia raka, połączona z księżycem, czyli z wielką intuicją. Trzeba by tu sprawdzić opcje i dokonać jakiegoś wyboru. To jest siódemka, czyli rydwan tutaj na drzewie życia to jest zbinado, gebura, czyli to jest doświadczanie takiej czasami konfliktów, głębokiego zrozumienia tych konfliktów, bo to może też tak działać w domu. Rak często chowa się do takiej skorupy, więc tutaj może też być taka izolacja wewnętrzna, ucieczka do wewnątrz, takie introwertyczny dom, czyli wszyscy gdzieś tam chodzą po kątach. Tak to też może być, ponieważ rydwan pozytywnie to może działać w ten sposób, że działa, chce się przeprowadzać, chce dokonać jakichś rzeczy w domu, robić akcje, przeprowadzki i tak dalej, żywa taka energia wody, a z drugiej strony to może być jakaś stagnacja, tak? Bo często woda też potrafi zatrzymać się gdzieś i wtedy co się dzieje? Gnije ta woda i nie ma tego ruchu. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę w tym domu, co tak naprawdę się dzieje, czy jest ochota jakiejś zmiany, czy jesteśmy szczęśliwi i planujemy jakieś wakacje, czy przeprowadzkę razem wszyscy,
czy po prostu jest tak stagnacja i tutaj nic się nie rusza, nie przesuwa się w żadną stronę. Tutaj jest też, jeszcze dodam na temat tego rycerza, bo tu jest hebrajska litera Waw i Jod. Waw to jest taka, tu w planie duszy na przykład w tłumaczeniu to też jest taki hak, twórczość, kreowanie, takie połączenie też z pracą. Więc tutaj chodzi o to, żeby wykreować sobie w tym domu coś, co nam służy, to coś, co chcemy, żeby działało. Może rzeczywiście przeprowadzka pomoże nam odkryć ten sukces, tą zmianę i tą pozytywną stronę tego rydwanu. Lub to w zależności, kto słucha tego czytania, połączenie też wewnętrzne w sobie, możliwość kierowania tym rydwanem, bo dom może też być naszym rydwanem, możemy ten dom przenosić, bo tam, gdzie my jesteśmy, tam jest nasz dom. Więc to ma takie duże znaczenie. Znaczenie w sensie takim, że tam, gdzie się zatrzymamy w naszym domu i stworzymy nasz dom, tam jest nasze miejsce i tam czujemy się w szczęściu i wtedy możemy poczuć sukces. Jeżeli utknęliśmy gdzieś w jakimś domu i nie czujemy się szczęśliwi, czujemy, że jest ta stagnacja, warto połączyć się z tą intuicją tej energii wody i raka, który pragnie zabezpieczyć sobie na przykład materialnie swój byt i zobaczyć, czy to dom, w którym mieszkam, jest tym, czego pragnę, czego chcę. Więc w maju macie szansę kreatywnie podejść tutaj do tego miejsca, w którym jesteście, czyli dom, miejsca, w którym żyjecie. Zobaczmy teraz, co się w karierze dzieje. Jeżeli chodzi o karierę, to tutaj mamy ogień. I tutaj ogień jest energią, która będzie żywa w maju. Z tym, że tutaj mamy dziesiątkę, a dziesiątka jest Malkut, czyli dokładnie na ziemi. Manifestacja, obciążenie to jest też trochę, ponieważ tutaj ta kobietka to już nie weźmie więcej żadnej buławy na siebie. Przeciążenie może być w karierze albo zakończenie jakiegoś etapu, zakończenie jakiejś pracy, być może projektów pracy, mogą to być zebranie też doświadczeń, które pomogą ruszyć i zacząć coś od nowa, bo jeśli coś się kończy, to też jest szansa na to, żeby coś nowego się mogło zacząć. Tak jak tu widzicie, ona w tej prawej ręce ma tutaj jedną buławę, czyli przejście do następnego etapu w karierze. Może to być stopień w górę. W relacjach. W relacjach tutaj mamy kochanków. Dla niektórych to może być miłość, wybranie partnera. Dla innych to może być takie połączenie wewnętrzne swoich przeciwstawnych energii typu męska, żeńska, taka równowaga wewnętrzna, ponieważ to też jest szóstka, więc tak ładnie tu koresponduje z tym rycerzem, który też tutaj jest już, bo to rycerz nie rusza się nigdzie. Natomiast kochankowie mają swoją ścieżkę i oni przesuwają się tutaj do Tiferet, do tego piękna, tak? Podejmują decyzję, czy zostanę z tobą, czy nie zostanę. Dla niektórych to może być w relacjach podjęcie decyzji na temat związku i takie głębokie zrozumienie też, gdzie jestem w tym związku, ponieważ kochankowie przesuwają się z Bina do Tiferet, tak? Czyli przesuwają się z tego głębokiego zrozumienia do podjęcia decyzji. Dla tych, którzy są szczęśliwi w związkach, bardzo dobrze. Dla innych, jeśli nie są, to jest szansa na to, żeby tutaj twórczo, kreatywnie coś zmienić. Może więcej pasji i zrozumienia. Dla innych może być to wejście w związek, bo tutaj mamy strzały Amora, piękne strzały, które trafiają w tych obydwu partnerów. I takie błogosławieństwo tego anioła. Także w relacjach wygląda tutaj na dużą rzecz, przynajmniej dla niektórych. I tak samo tutaj w tym domu, ponieważ są to wielkie arkana tutaj w tych miejscach. Kariera są to małe arkana, ale też coś tutaj jest na rzeczy, coś się kończy. Tutaj mamy finanse.
I mamy królową monet, która jest we właściwym miejscu, ponieważ finanse, królowa monet, bardzo dobrze jest to ziemska energia, właśnie energia bardzo związana z materią, czyli z materialnym bogactwem, z finansami, wiadomo też. Na tą kartę mówią mała cesarzowa, czyli osoba, która doskonale zna wartość pieniądza, jest bardzo praktyczna, jest to karta ziemskich znaków. Wy jesteście powietrznym znakiem, więc macie tutaj tą taką cięższą energię, która pozwoli wam się uziemnić. I wygląda to na połączenie z dobrym okresem finansowym. Także mam wrażenie, że w finansach, przynajmniej dla niektórych, będzie to stabilny okres, gdzie będziecie czuli, że macie te pieniądze i wiecie, jak je wydać i na co je wydać i co z nimi zrobić. Zobaczmy, co dalej tutaj się pokazuje. Jakie przeszkody możecie napotkać w maju na swojej drodze rycerza, przynajmniej, który z tym ogniem zmierza. Jest tu 9 kielichów. 9 kielichów jako przeszkoda. To jest karta spełnionych marzeń. To jest karta, która na drzewie życia jest w jesot, czyli w tych takich fundamentach. Być może macie zbyt duże oczekiwania. Być może chcielibyście osiągnąć sukces i tak wejść w tą energię spełnienia i tak właściwie mieć wszystko od razu. To może być problematyczna historia, ponieważ rzadko kiedy jest tak, że właściwie mamy wszystko od razu, to czego chcemy. I te nasze marzenia, one oczywiście mają szansę się spełnić, ale takie jest wishful thinking, jak to mówią Anglicy, czyli takie marzenie na jawie, takie myślenie, że to, co właśnie teraz sobie marzę i to mnie na przykład od razu odnajdzie, spotka i się stanie. To takie właśnie mrzonki często nazywają ludzie. Także ta karta może mówić o takim czuciu, że wszystko, o czym marzę, spełni się raz, dwa, trzy. A to może tak się nie zdarzyć. Jakie mamy wsparcie? Wsparcie młodej bardzo energii kielichów, czyli energii takiej dziecięcej radości, takiej otwartości na ludzi, na siebie, na miłość. Dla niektórych to tutaj może być oferta miłości i wsparcie od partnera, który daje wam miłość, ale nie musi to być partner, może to być ktoś bliski, może to być przyjaciel, ktoś, kto daje dużo wsparcia. Tutaj mamy dużo wody, chociaż tutaj mamy też powietrze. Mamy waszą kartę, która się tutaj pokazała. Więc jesteście tutaj w swoim żywiole, natomiast macie też żywioł wody, który jest w przeważającej większości, bo na właściwie 9 kart już mamy 3 karty wodne, tak? I zobaczymy, co się jeszcze będzie pokazywało. W każdym razie wsparcie jest. Może to być wsparcie od dzieci nawet, dla niektórych, oczywiście tych osób, które mają dzieci. Jeżeli chodzi o poradę, jakieś nadzieje, obawy też, to mamy tutaj królową kielichów, czyli tak jak tutaj była ta energia tego rydwanu tu, który podróżuje z Bina do Gebura. Królowa też jest Bina, czyli królowa kielichów połączona z intuicją, to jest też żywioł wody, czyli tutaj mamy skorpiona, przepraszam, tutaj mamy raka, ale to też może tutaj królowa kielichów oznaczać energię raka, skorpiona lub ryb. Bardzo intuicyjne znaki, które łączą się ze swoją intuicją, więc bardzo ważne jest to, jeśli chcecie doświadczyć spełnienia, czy w miłości, czy zakończyć pracę i zacząć coś nowego, czy karierę, to warto połączyć się ze swoją intuicją i to są taka porada, to taka nadzieja też na to, że łącząc się z tą intuicją, osiągniecie tutaj coś, o czym marzycie, tak? Mamy co prawda tą kartę 9 kielichów, ale ona tutaj występuje jako przeszkoda, tak? Czyli takie wishful thinking, takie wyobrażanie sobie, że już właściwie
już wszystko mam, tak? Notabene tutaj Tiferet, Yesod i Malkut na drzewie życia. To tutaj mamy Tiferet, tutaj jest właśnie dziewiątka, czyli odbijanie się tego słońca w księżycu, w tej dziewiątce. Taka iluzja to często jest też. I tutaj dziesiątkę mamy, tak? I tutaj czytając te karty razem z tą dziesiątką, to mamy tutaj to takie iluzoryczność jakąś, która się wkrada, tak? Tu w tym miejscu. Zobaczmy teraz, co za wynik. No i pokazuje się rycerz. Rycerz monet. Rycerz monet i tutaj on jakby powiela tą energię rycerza nie w ten sam sposób, ponieważ mamy tutaj energię ognia, tu mamy energię ziemi i tu mamy królową monet, która też jest energią ziemi. Więc mamy jako ogólny wynik energię rycerską, czyli może ona być niestała, chociaż rycerz monet to jest energia wolniejsza, najwolniejsza ze wszystkich rycerzy. I jest to w tej duszy naszej, to połączenie z naszym głębokim jestestwem i z tym, co chcemy wykreować, tak, w finansach. Bo tu głównie, tak jak patrzymy, jest mowa o uczuciach, finansach. Nie ma mieczy, co jest zadziwiające. Nie ma tej energii intelektu, która wprowadza nieraz koncepcję, czy takie uświadomienie sobie niektórych rzeczy. Mamy natomiast dużo wody, trochę ognia i ziemię też. Więc wygląda to na miesiąc, w którym będziecie zgłębiać swoją fizyczność, ponieważ monety to też jest fizyczność. I będziecie właściwie odbijać to piękno swojej duszy i emanować tym na zewnątrz, tak? Będziecie chcieli wykreować coś, jakiś projekt, coś zmienić w finansach być może, chociaż na ten moment tutaj macie redukcję, ponieważ królowa monet jest mądrzejszą, jakby wyżej stojącą energią niż energia tego rycerza, który jest jeszcze młody i jest niestały, tak? Bo rycerz tutaj króluje, rycerz buław jako główna energia w tym czytaniu na cały miesiąc, więc on tu jakby dyktuje to, co będzie się działo. Może być zapalona głowa, może opadać jakby z entuzjazmu, entuzjazm może od niego odpadać. A tutaj tak samo, jeżeli chodzi o pieniądze. Mogą być wzloty i upadki, jeżeli chodzi o całościowe jakby energię w tym miesiącu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o zakończenie i podsumowanie, jakiś wgląd, informacje dla wszystkich bliźniąt na maj. Anioł równowagi. Od razu kojarzy mi się to z rycerzami, którzy leżą na stole. Jest bardzo tu, bardzo to koresponduje, ponieważ mamy tutaj rycerza buław i rycerza monet, którzy znajdują się tutaj w szóstce. Oprócz tego mamy kochanków, którzy też są w tym, na tej ścieżce z Bina do Tiferet, tak? Czyli dążą do równowagi. I ten anioł równowagi jakby pokazuje się tutaj w tej karcie kochanków, który kieruje naszym podejmowaniem naszych decyzji, tak? Połączeniem wzajemnym, czy wewnętrzną równowagą, której potrzeba w życiu. Zobaczmy, co jeszcze tutaj autorka na ten temat mówi, na temat anioła równowagi. Ta karta mówi o takim odnoszeniu się do swojej wewnętrznej głębi, do szukaniu równowagi wewnątrz siebie, tak jak mamy tutaj to w karcie kochanków, zbalansowanie, podjęcie właściwych decyzji. I też tutaj jest mowa o takich solidnych fundamentach, o tym, żebyśmy my solidnie stali na ziemi. Tutaj karta 9 kielichów
którą mamy tutaj w pozycji jako przeszkody. Ona tutaj wskazuje na jesod, czyli na te fundamenty, więc może tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby właśnie nie wchodzić w takie to myślenie życzeniowe, tylko opierać się na solidnych wyborach, w solidnych fundamentach, a nie tylko na jakichś takich mrzonkach. Jest to też informacja, ten anioł równowagi mówi o tym, że przychodzi teraz czas takiego synchronizowania się z przeszłością i takiego zrównoważenia w swoim życiu, czyli zrównoważenia, tak jak jest to pokazane w tej karcie Rydwan. Rydwan, który łączy w sobie ciemno-jasną stronę i taką umiejętność powożenia, jazdy tym powozem, który mamy, czyli nasze ciało też może być rydwanem, nasz dom może być rydwanem, więc to jest ta umiejętność zrównoważenia siebie w tym procesie i kierowania tak swoim życiem, żeby ono było cały czas w równowadze. Trzeba być cały czas przytomnym, w jaki sposób wybieramy nasze cele i jak fizycznie emanujemy energią, czy czujemy się dobrze, jak dbamy o nasze ciało też fizyczne. Macie tutaj dużo tych monet i wody, więc zadbanie o ciało fizyczne. No dużo, może nie dużo, mamy dwie te karty ziemskie, ale to też na 9 kart to sporo, gdzie patrzymy i nie ma żadnych mieczy na przykład. To też nam coś mówi. Z jednej strony to dobrze, z drugiej nie, bo miecze to jest powietrze, to byłby wasz żywioł, a macie tylko powietrze właściwie kochanków jako waszą kartę główną, tak, która tutaj jest w pozycji relacji. Jeśli wierzycie w anioły, to anioły zawsze prowadzą nas ku dobremu. Tak samo jak anioł stróż, który czuwa nad nami, jak i inne anioły, które stoją przy nas w momentach trudniejszych. I jeśli czujecie się tacy niezbalansowani, odczuwacie brak równowagi, czy jakiś kłopot, warto zwrócić się do swojego anioła stróża i nie tylko, do aniołów o pomoc i o wsparcie. Zawsze jest to polecane, przynajmniej dla osób, które wierzą w siły wyższe i dla osób, które wierzą w to, że jesteśmy energią i że poza nami, fizycznym ciałem, istnieją jeszcze te niewidzialne siły, które często kierują naszym życiem. Życzę Wam bardzo udanego maja, aby się spełniły Wasze marzenia. Życzę Wam, żebyście weszli w energię rycerza, kreowali swoje życie w sposób zrównoważony. Pozdrawiam Was serdecznie.